Witam moich widzów, jest ze mną Andrzej, mój kolega. Także Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, jak powinien zachowywać się trener personalny podczas prowadzenia treningów, bo tutaj różnie bywa, tak Andrzej? No tak, różnie bywa, różnie to wygląda. No i dużo o tym by mówić, no ale w paru słowach mogę coś tam powiedzieć, bo niejedno się widziało. No to trener personalny na pewno powinien się zachowywać profesjonalnie i bardzo uczciwie do swojego podopiecznego. Na pewno być mu podporą, nie zagadywać innych wokół siebie, a trener powinien się skoncentrować na osobie ćwiczącej i która po prostu oddała mu swoje zdrowie, że tak powiem, nawet nie do końca swoje życie pod swoją opiekę, żeby on po prostu tą osobę fajnie wytrenował. I ta osoba bezwzględnie się powinna go słuchać, ale on też powinien znać całą też i anatomię człowieka, też i powinien umieć tę osobę potrenować. Na pewno powinien wszystkie ćwiczenia znać w jednym paluszku, bo też zauważyłem, że większość trenerów wymaga od swoich podopiecznych ćwiczeń, których sami nie zrobią. Już nie mówię o podciąganiu na drążku, ale podstawowe ćwiczenia jak przysiad, martwy ciąg, wiosłowanie ze sztangą, to dla nich te ćwiczenia są obce, bo nawet, że tak powiem, nie widzieli do końca, jak to się powinno prawidłowo wykonywać, a uczą inne osoby, jak to robić, jak to jest na początek źle technicznie jak w ogóle sami nie pokazane. Wiedzą, nie? Jak sami nie wiedzą, jak można kogoś uczyć czegoś, jak się samemu nie umie to robić. Dlatego mówię, że trener personalny, jakby był dobrym trenerem, to powinien wszystko mieć w jednym palcu. Najlepiej jakby był to też i doświadczony. Nie powiem do końca, ale przykładowo jakiś zawodnik, który startował w sportach sylwetkowych, bo on, jako można powiedzieć prekursor, przeszedł te całe etapy metamorfozy swojego ciała i on jak doszedł do jakiejś super formy, typu kaloryfer na brzuchu, kostka, bardzo wyrzeźbione ciało, niski BF i tak dalej, no to wiadomo, wiedział mniej więcej, jak to zrobić, może wcześniej mu ktoś pomógł, ale na pewno ta wiedza została mu przekazana w odpowiedni sposób, a on umiał tą wiedzę zastosować na swoim ciele. A taka osoba, która nigdy nie doszła do żadnej formy, sama dokładnie nie umie trenować, jak może trenować inne osoby, jak te osoby po prostu źle trenują, bo i on źle trenuje, czyli powielają błędy prowadzącego. Już nie mówię o tym, jak trenerzy personalnie lekceważą swoich podopiecznych, siedząc na piłce, że tak powiem, dmuchanej na ławce, rozmawiając ze wszystkimi kolegami i wokół. I z telefonem w ręku, telefonem 40% wokół. Czasu spędzają, nie? Tak, i po prostu nawet nie wiedzą do końca, jak podopieczny trenuje, bo nie zwracają uwagi nawet na to. I nawet byłem świadkiem czegoś takiego, jak osoba trenująca pyta się swojego podopiecznego, ile on zrobił serii, bo nawet mu nie liczył serii ruchów i dosłownie nie wiedział. No i później pod koniec treningu mu powiedział, no to choć nie ma co się więcej przemęczać, pójdziemy się rozliczyć. No to jak to usłyszałem, to było śmieszne. Już nie wspomnę o tym, jak trener personalny sobie stoi i podnosi bluzkę do góry, a pod bluzką jest wywalony duży brzuch i mówi do swojego podopiecznego, zobacz, jak mi wywaliło brzuch. To przecież jest żenada. Dla mnie trener personalny, jeszcze nie wspomniałem wcześniej, powinien dysponować też fajnie wytrenowanym ciałem, bo to ciało też między innymi będzie zachętą do trenowania ludzi, którzy będą chcieli też dążyć do jakiejś super sylwetki. Będzie to motywacja, nie? A to będzie motywacja taka, że tak powiem, na żywo i ta osoba, która będzie pod okiem takiego trenera, będzie chciała dążyć też do jakiejś fajnej sylwetki, a jak będzie na niego spoglądała, to będzie po prostu wiedziała, że ta osoba ma jakieś pojęcie, bo jakby nie miała pojęcia, to by nie doszła do takiej sylwetki, bo niektórzy myślą, że ktoś się nałyka sterydów, będzie siedział sobie z chipsami, z Coca-Colą przed telewizorem i to wystarczy, no bo on już sobie łyka sterydy i będzie super wyglądał. Niestety, ludzie, tak nie ma, bo jak ktoś bierze czy nie bierze, to jest mało istotne, to wszyscy muszą się ozapierdzielać tak, żeby pot po tyłku leciał, bo niestety tutaj wszyscy po prostu, którzy chcą uzyskać fajną sylwetkę, niski poziom tkanki tłuszczowej, to powinni po prostu wiedzieć, że to potrzeba poświęcenia i wyrzeczeń. Jeżeli tego nie będą wiedzieli, nie będą mieli samodyscypliny, nie będą się umawiać na częste treningi, nie będą przestrzegać odpowiedniego rodzaju odżywiania, regenerować się w postaci dobrego snu, oczywiście spożywać odpowiednich suplementów takich jak witaminy, minerały, białko,
Dlatego nie dojdą do takich sukcesów, po prostu większych już nie mówię, żeby ktoś startował w zawodach, bo to są wybitni ludzie, którzy po prostu się tej dziedzinie sportu całkowicie poświęcą, ale chodzi, żeby zrobić taką sylwetkę plażową. To jeżeli te osoby nie będą po prostu się poświęcały, tak można powiedzieć, w jakimś większym stopniu, to nawet nie dojdą do tej sylwetki plażowej, bo znam takie osoby, które trenują po parę lat, nawet więcej ode mnie, i jak nie miały sylwetki, tak nie mają, może nie dokładnie jest. Dokładnie to... tak samo wyglądają jak 10 lat. Ale powiem temu. Tak, że ktoś powie, że to nie jest ich cel, prawda, że oni sobie ćwiczą dla zdrowia. Ale ja tam nie widzę u nich ani zdrowia, ani wyglądu, ani pojęcia treningowego, bo też całkowicie źle trenują. Nie wiem po prostu, czy nie chcieli po prostu się kogoś nawet dowiedzieć, doświadczonego kolegi, żeby im pokazał, nawet zapłacić przykładowo te parę groszy, żeby ta osoba mu jakieś dietę rozpisała, plan treningowy, pokazała jak ćwiczyć, żeby po prostu sobie nie porobili krzywdy, bo tak samo zły trening może spowodować różne schorzenia kręgosłupa, zwyrodnienie stawów i, że tak powiem, nawet i kalectwo, jak ktoś nie będzie umiejętnie trenował. Już nie mówię o prowadzeniu typowo dietetycznym, bo jak ktoś nie ma w ogóle pojęcia o prowadzeniu dietetycznym, to nie powinien się za to brać, bo źle dobrana dieta w stosunku do jakiegoś podopiecznego może mu większą krzywdę wyrządzić jak korzyść, bo po prostu osoby niektóre, które wchodzą na dietę, też powinny wcześniej się skonsultować też z lekarzem, z dietetykiem prawdziwym, który po prostu te sprawdzi pod ich wyniki, pod ich hormony, czy dana dieta będzie mu też i służyła, bo po prostu nie każdy jest też i zdrowy, nie każdy może jeść przykładowy ryż z kurczakiem, bo tak się mówi, że ryż z kurczakiem i kreatyna zrobią z ciebie, nie powiem co, to niestety tutaj każdy musi mieć pod siebie indywidualną, dopracowaną dietę i tak samo trening. Trening musi być, jak ktoś powiela sobie treningi na kartce, ma przykładowo 50 podopiecznych i wysyła im gotowce, prawda, bo prowadzi w sumie tylko 10 osób, bo i tak wiem, że się robi, to po prostu to jest tak, że po prostu tylko sobie trzepie kasę, a tu każda osoba powinna być prowadzona pod swoje wyniki, pod swoje predyspozycje genetyczne, pod swój staż, pod swoje zaangażowanie treningowe, pod wiek i pod jeszcze wiele innych czynników, które wpływają na to, żeby po prostu doszedł sobie taki dany podopieczny do super formy. Także dobry wywiad trzeba przeprowadzić z podopiecznym, żeby w ogóle ustalić mu plan działania. Tak, nie? Powinna być na początku umowa tak zwana wstępna, na początku się spytać, jak ktoś po prostu siebie widzi, co on chce uzyskać w tym sporcie, że tak powiem. To już cały czas nadmieniam, nie chodzi to o sport startowania w zawodach, tylko mówimy o sylwetce sportowej, wytrenowanej, plażowej, bo dla mnie też chciałbym dodać, osoba, która nie szykuje się na zawody, nie powinna stosować środków dopingujących, nie powinna po to sięgać, chyba że ma po prostu złe wyniki hormonalne, wtedy powinna się udać do specjalisty, żeby ten specjalista dobrał odpowiednio leczenie, tak zwane terapię zastępczą hormonalną, i wtedy robimy po prostu to pod okiem doktora, a nie trenera personalnego, bo trener personalny, jak rozpisuje te sterydy, że tak powiem, do końca nielegalnie, bo nie jest osobą uprawnioną na to, bo to tylko może zrobić lekarz, on może komuś coś powiedzieć, podpowiedzieć, ale na pewno coś nie zalecić, to też powinna się dwa razy zastanowić, bo takie rzeczy mogą więcej krzywdy zrobić, jak pomóc temu człowiekowi. Oczywiście ta osoba, która cały czas, wspominam, trenuje pod plażę, może zrobić super sylwetkę na racjonalnej diecie, na suplementacji takiej jak białko, witaminy, minerały, i to wystarczy, żeby dojść do fajnej sylwetki. Nie trzeba wcale brać potężnych spalaczy tłuszczu, wystarczy tylko robić odpowiednie posiłki o danych porach, ćwiczyć sobie regularnie na siłowni. No i najlepszą metodą spalania tkanki tłuszczowej to są ćwiczenia cardio, prawda? Które zwiększają zarazem naszą wydolność, nabijają też kalorie, zwiększają metabolizm, no i po prostu też i kształtują zdrowe nawyki sportowe. Andrzej, a trener jeszcze powinien być moim zdaniem, no, po części psychologiem takim, nie? Tak, bo większość osób, które trenuje, też ma różne, też, że tak powiem, kompleksy. Nie chcą trenować, bo po prostu się wstydzą,
i tak dalej. Trener taki, co trenuje z osobami, powinien być zarazem ich takim też i kolegą, zarazem trenerem też wymagającym, który będzie zmuszał ich do takiego wysiłku, no tak powiem, nie zmuszał, bardziej kazał, którzy by sami nie zrobili ten wysiłek, bo nie mają takiego samozaparcia, takiej motywacji i takiego po prostu charakteru sportowego, co ten trener, który ich prowadzi, powinien mieć. Bo tak jak mówię, trener powinien wszystkie metody treningowe jedzenia, jak nie wszystkie, to większość, spróbować na sobie, dojść do super sylwetki i wtedy będzie żywą reklamą dla tych osób, a nie osobą, która po prostu tylko się nauczyła czegoś z książek, z literatury, nie ma żadnego doświadczenia i stażu. Już nie mówię, co wcześniej powiedziałem, że nie potrafi zrobić podstawowych ćwiczeń, a wymaga to od swoich przełożonych, znaczy od swoich podopiecznych, żeby oni to robili. No niestety tak się nie da. Mhm. Także moi drodzy, tyle w temacie, także widzieliście, jakie cechy powinien posiadać trener personalny i tego szukajcie u swoich trenerów i tymczasem to wszystko. To wszystko, dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Elo. Cześć.